Jak to się dzieje, że dawni wyznawcy prawa ulicy, alternatywnej subkultury, dzisiaj przechodzą do mainstreamu? Dziękuję bardzo. Denis Załęski założył OnlyFans. O! Proszę bardzo. Pięty startę ładnie. Pod filmik. Dobrze. Ale cieszycie się, co? Że zrobiłem wam stop klatkę na właśnie na pintach Denisa Załęckiego. To tak naprawdę powinienem was sądzić. Kali grozi pozwami. Tutaj cała akcja jest w sądzie i będzie się długo trwała. Bonus RPK wydaje utwór Sigma. Fani wiedzą, RPK to Sigma. Ja to Sigma. Ironicznie można więc zapytać, gdzie się podziało prawilniactwo? A gdzie się podziały tamte prywatki? Najpierw zacznijmy od tego. I czy ktoś widział dziubdziuba? Pas to w ogóle mózg, fakery im pokazuje, potem w sekundę znika. Szkoda oglądać chłopaka, który zniszczył się tak medialnie. No ogólnie on, ja widziałem, on bardzo, bardzo mocno był tam widoczny. I wiesz, i z fagatów, wiesz, jakieś obciskiwanie, jakieś heheszki. W ogóle widać, że był bardzo mocno pobudzony. Chyba dużo energoli wypił. No i wiesz, i piąteczki, i żarciki z Dubielem. Jakoś mnie nie przekonują do tego człowieka na fejmie. Patrząc na dzisiejsze społeczeństwo, widok młodych mężczyzn w dresach i mających łysą czaszkę jest coraz rzadszy na blokowiskach i osiedlach. Dzisiejsze ulice nie rozbrzmiewają już agresywnym. Masz jakiś problem? Napindola, zrób mu stopolatkę? Chciałbyś, co? A próby skrojenia telefonu stały się rzadkością. To wyskakiwać z piwa, a przy okazji z hajsu też. To prowadzi nas do ciekawej myśli. Dlaczego subkultura uliczników wymiera? Upadek prawilniactwa w Polsce. Zajebiste. Karolek, tak jest. Mała litera. Nie wiem. To są tak zwani żołnierze. No. Zresztą same mordy. Klasyczny film. Świadczą same za siebie. Ludzie byli bardziej życzliwi, potrafili tak o zapytać, czy masz jakiś problem. No właśnie, wiesz, a teraz ludzie patrzą tylko na siebie. Wtedy to wiesz, wszedłeś sobie tak o, wracasz ze sklepu i ktoś podchodzi, grupka jakichś tam ludzi, czy masz jakiś problem, nie? Zawsze mogłeś się wygadać, a teraz nie, wszyscy wlepieni w telefony, w ogóle każdy tylko patrzy na siebie. Rysio. Rycho legenda. Jeśli pamiętasz okres lat 90. i 2000, to wiesz, o czym mówię. Już tam pamiętam. Charakterystyczne postacie w dresach, ogolone na zero, dominujące niegdyś w przestrzeni osiedli, popijające browara i robiące przepych z... Dawaj walkę z nim. Ich symbolem było bardzo empatyczne, a dziś już memiczne pytanie, czy masz jakiś problem? Absolutnie. W wiecznym konflikcie ze społeczniakami dzwoniącymi na policję lub straż miejską. Razem, kiedy tylko chcemy, stoimy ponad prawem. Niebawem, jeśli się ukaże, pochłoniemy miasto i nam usu się ukaże. Identyfikacja z lokalnymi klubami piłkarskimi. Pytanie, za kim jesteś? Czy wszyscy mają za kole? A co, jakiś problem masz? O, kurde, wyszło ze mnie, prawdziwe. Stało się swoistym rytuałem. Często jakby cię tam wkleić obok nich, niczym byś się nie wyróżniał? No absolutnie. Decydującym o bezpieczeństwie. To przebijen Mad Maxa? Nie wiem. Osoby wkraczającej na obce terytorium. Tatuaże, będące manifestacją przynależności i poglądów, tak, były jest powszechne. Ja taki mam. Ale wam wśród nie członków pokazałem tych grup. Łacińskie Vide cul fide, patrz komu ufasz, czy inicjały Vide confident JP na karku stanowiły wyraźne znaki rozpoznawcze. Nie mów nic nikomu, nie, zdradzić jest najgorzej. A hymnem osiedla było ZDR, nie mów nic nikomu, lub zachowanie nic pod... Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nic nie wiem. ...od bonusa RPK. A jest. Parubo, twoje zachowanie śmierdzi drzwi. A, jeszcze raz. RPK. Twoje zachowanie po tej śmierci gorzej niż gówno. Tamte czasy od małego wychowany w strefie wolnej od kurestwa. Gdzie dwa cztery na dobę. Kurwa, jeszcze raz. Z podwórek dla podwórek. Zdobądź swego magistra. Z podwórek dla podwórek. Kurwa. A to jest zajebiste. Ja bardzo lubię. Zajebiste. Bardzo mi się podoba ta piosenka. To jest piosenka, że jak ja na przykład Arktiku zobaczył, ja bym... To jest taka piosenka, że budzą się we mnie takie po prostu emocje, że ja widzę Arktiku
z daleka, on widzi mnie w bojowym nastroju i on tylko tak, o, buciki robi, nie? Dla niewtajemniczonych, jak frajer robi buciki, to po prostu patrzy, żeby tylko nie spotkać się z kontaktem wzrokowym. Od małego wychowany w strefie wolnej od kurestwa, gdzie 2-4 na dobre oddany, wiesz jak Wszechświat mówi, Bóg siła dzieciństwa, z podwórek na podwórek dobyć swego magistra. Także artykuł wary tam, na dzielni. Kształtowały specyficzną subkulturę, która na długo zapadła w pamięć mieszkańców polskich osiedli. Charakterystyczne grupy młodych mężczyzn, często agresywnych i terytorialnych, stały się nieodłącznym elementem. Ale tak zupełnie poważnie, w Ciechanowie mieliśmy sporo takich grupek desiarzy. Tym krajobrazu wielu miast, miasteczek, a także wsi. Ich styl życia, muzyka, której słuchali, a także... Zgadłbym się do dołu, bo inaczej bym cię nie widział. Pchasz się w gips, nie? Pchasz się w gips. Gipsy z innymi grupami społecznymi tworzyły unikalną atmosferę. Typowi takie chłopaki, którzy walczą, nie? Są w sumie najniżej łańcucha pokarmowego. RPK razem ponad kilo? No ja to jestem razem ponad 90 kilo już teraz będzie. Jeśli chodzi żywego, o ulicę, kurwa, tłustego mięcha. Muszą dać radę, nie? Przez tych dorosłych, emerytowanych ludzi, którzy tu mieszkają, nazywani są po prostu marginesem. Dziś, patrząc z perspektywy czasu, można analizować to zjawisko jako ważny element historii społecznej Polski, pokazując, jak zmieniało się społeczeństwo w okresie przemian ustrojowych i gospodarczych. Oraz jak bardzo młodzi byli ofiarami tych przemian społecznych, nie mieli alternatyw, perspektyw czy możliwości rozwoju. A większy procent zarabia bardziej na czarno, jak legalnie, płacąc podatki. Ten klimat ulicy był w pewnym sensie odpowiedzią na trudną rzeczywistość. Grupy te dawały poczucie przynależności i tożsamości w czasach, gdy kształtowała się nowa rzeczywistość po upadku PRL-u. Czy chcą być patusami? Ale w pracy naukowej z 2005 roku o tytule Gdzie jest postsocjalistyczna klasa robotnicza? W ogóle zachęcam do subskrybowania. Jeśli ktoś nie subskrybuje, będzie mi cholernie miło, jeśli zrobicie to w tejże chwili. No, więc zachęcam bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo milusio mi będzie. Życie klasy robotniczej w przestrzeniach postsocjalizmu. Według socjologów zaistnienie tej subkultury jest wynikiem polskiej transformacji ustrojowej, polegającej na przejściu od komunizmu do kapitalizmu, w ramach której znaczna część klasy robotniczej okazała się nieużyteczna w tworzeniu kapitalistycznego społeczeństwa i została zepchnięta na margines. Życie, które prowadzili, stanowiło formę buntu przeciwko systemowi, który w ich odczuciu ich zawiódł. Wiele osób postrzegało tak zwanych dresiarzy jako głupich patusów, jako problem, który trzeba było zlikwidować. Gdzie w rzeczywistości byli produktem ubocznym transformacji społecznej i gospodarczej kraju. Okres od 1990 do 2010 był istnym rollercoasterem dla Polski. Tak. Kraj wychodził z komunizmu, przechodząc przez bolesną transformację ustrojową i gospodarczą. Wielu Polaków straciło pracę w wyniku upadku państwowych zakładów. Przestępczość zorganizowała. Po prostu były głupie patusy. Pana kwitła. No, ja, jeśli chodzi o takie patusiarstwo, to ja się w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć, że się obracałem w takim towarzystwie, natomiast miałem kumpla, znaczy kumpla, kolegę, kumpla można powiedzieć, miałem kumpla, który był taki dresowy i im bardziej był dresowy, tym ja bardziej od niego odbijałem. I w pewnym momencie on zaczął z innym kumplem jarać szlugi i to był dla mnie taki znak, że no nie wiem, mieliśmy kilkanaście lat i on zaczął jarać szlugi, bo to było cool. I ja wtedy odbijam od nich totalnie. I tydzień po tej sytuacji, gdy właśnie mój kumpel nachlał się albo był właśnie pod wpływem czegoś innego i jakiemuś nastolatkowi wbił nóż w plecy. 18-latkowi. I tam było chyba ze 2 albo 3 centymetry w ogóle od serca. No, także na przykład, gdybym dalej się z nim bujał, no to, kto wie, może tym nastolatkiem, który dostał tą kosę, byłbym ja na przykład. I kto wie, może bym dla was nie streamował. Long story short, tego kumpla byłego mojego też już z nami nie ma, no bo wpadł w takie towarzystwo, a nie inne i tyle. Korzystając chaos wynikający z przemian.
Gangi zajmowały się wymuszeniami, handlem narkotykami i bronią, a także praniem brudnych pieniędzy. Nudny, jak policja często była bezradna wobec dobrze zorganizowanych grup przestępczych, które nierzadko miały powiązania z biznesem i polityką. W wielu miastach istniały dzielnice, do których nawet stróże prawa bali się zapuszczać. Szybki wzrost gospodarczy nie rozkładał się równomiernie, prowadząc do pogłębiania różnic między bogatymi a biednymi. A do tego szalejąca korupcja. Na przykład afera Rywina, która podważyła zaufanie do klasy politycznej. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku kraj doświadczył bezprecedensowej przemiany, ale również fali emigracji. Ponad 2 miliony Polaków spakowało walizki i wyruszyło w poszukiwaniu lepszego życia. To tak, jakby mieszkańcy Warszawy wyparowali z państwa. W 1993 roku bezrobocie się... Lubię iść pod złote tarasy i pośmiać się z dyglowców, śmietna zabawa. ...gało 16,4%. Jednak prawdziwe apogeum tego problemu przyszło w lutym 2003 roku, gdy stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do rekordowych 20,7%. Obecnie w 2024 roku Polska utrzymuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem najniższej stopy bezrobocia, z wynikiem tylko nieco gorszym niż Czechy, 2,7%. Dane statystyczne wskazują na znaczący spadek liczby bójek i pobić w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. W 2000 roku odnotowano 14 363 takich przestępstw, podczas gdy w 2021 roku liczba ta spadła do zaledwie 2450 przypadków. Ciekawie. To imponujący spadek o... Ale faktycznie teraz te 2000, to tych dresów było od groma. Od groma tych dresiarzy było. Całe moje takie dorastanie to tych... Czy w szkole, czy poza szkołą. Około 83% w ciągu 20... My wiecie, wszyscy chodzili w tych dresach i tam koszulkach firmy na przykład, albo koszulkach JP. Faktycznie tak nosili, to reprezentowali to bardzo mocno. Cześć Kasia. 101 lat. Jednym zdaniem, w latach 90. po prostu nie było perspektyw dla młodych ludzi. Dopiero z czasem Polska, transformując się, dawała możliwości dorastającej młodzieży. Ale zanim do tego doszło, to na osiedlach zaczęła się Marisa, tworzyć... zaraz będzie, potem właśnie będziemy oglądać. Alternatywna rzeczywistość. Młodzież, sfrustrowana brakiem możliwości i perspektyw, zaczęła tworzyć własny świat... Nie wiem, czy ma to związek z tym, że spadło bezrobocie, czy bardziej z tym, że każdy gówniarz ma iPhone'a i wszystko zaraz w necie jest. I własne zasady. Z policją może jest trochę jedno i konfidentów tępimy, a swoje problemy rozwiązujemy we własnym gronie. Wiadomo. Kodeks ulicy stał się niepisanym prawem, któremu pod... Wiadomo, można komuś coś ukraść, natomiast jak osoba z konfidenci sprzeda na psiarskich, no to wiadomo, że wtedy jest frajerem i konfidentem i jechanka z taką osobą, która została okradziona. No bo wiadomo, że jak kradniesz, to jesteś git, jak zostałeś okradziony i nic nie mówisz, to jesteś git albo jesteś frajer. A jak zgłosisz to na policję, to już w ogóle twoja ranga frajera wzrasta do poziomu najwyższego. Porządkowywały się całe osiedla. Bloki stały się twierdzami, a klatki schodowe miejscami spotkań i nielegalnych interesów. Graffiti na ścianach nie było tylko sztuką, ale oznaczaniem terytorium i manifestem przeciwko systemowi. No ale graffiti a dresiarstwo to jakby się nie łączyło, przynajmniej w Ciechanowie. Były dresy i jak dresy robiły... Dresy nie robiły graffiti. Oni brali puszkę z szpreja i pisali na przykład Mati, albo Legia, albo najczęściej L w kółeczku i korona. To nie jest graffiti, to jest bazgrow jakiś. Natomiast no nie łączyłbym graffiti z dresiarzami. Każde osiedle miało swoją hierarchię, swoje legendy i swoich bohaterów. Graffiti to kulturach... Czy kultura hip-hop? Wywodzi się chyba z kultury hip-hop. Narkotyki i alkohol stały się ucieczką od szarej rzeczywistości. Dilerzy byli często jedynymi biznesmenami na osiedlach. Teraz ma osiekranie, bo telefony nawierzają, gotówki nikt nie nosi. No i widzisz, no i co mają biedne desiki teraz zrobić? Mając złudną perspektywę szybkiego zarobku, uzależnienia dziesiątkowały młode pokolenie. Nie zrobił graffiti, bo były tylko dresy, więc dresy patologiczne i artystyczne. A widzisz. Pogłębiając spirale beznadziei. Zależy jaki materiał dresu, może. Paradoksalnie, ta alternatywna rzeczywistość, czerpana od starszych kolegów i muzyki, dawała poczucie przynależności i tożsamości. W świecie, który ich odrzucił, młodzi ludzie... Uwielbiam graffiti. Kiedyś robiłem. ...tworzyli własne struktury wsparcia. Kiedyś robiłem na płótnie i nie na płótnie. Natomiast uwielbiam dalej sztukę graffiti, różnych graficiarzy. Ale graffiti też... No właśnie, graffiti / street art. Street art może bardziej. Invader jest zajebisty, Obi jest zajebisty, Obey, a nie Obi, ten sklep,
Banksy to jest w ogóle petarda człowiek. Dużo. Dla wielu ekipa z osiedla zastępowała dysfunkcyjne rodziny. Narkotyki, alkohol i drobna przestępczość stały się... Przypominam wam o istnieniu tostów? O Jezu, no i teraz się zacznie. Najbliższy miesiąc? Śniadanie, kolacja, tylko tosty. ...codziennością. W porządku chłopakom wbijać honor i zasady, żeby pamiętali, jakie mogą ponieść straty. Muzyka hip-hopowa zyskała ogromną popularność, stając się głosem... A ja ten, kojarzę tego gościa. I ten, zrobili z nim przeróbkę, że on odlatywał w ogóle z tego samochodu. Młodego pokolenia. Teksty raperów opowiadały o trudach życia na osiedlach, bezrobociu, Alkopa, przemocy i braku perspektyw. Twórcy tacy jak Peja, Zipera, Molesta, Hempgru, Firma czy Pak... Zipera, a nie Zipera? Zip Squad, Zipera. Tofonika tworzyli utwory, które rezonowały z doświadczeniami młodych ludzi. Z czasem ta subkultura zaczęła ewoluować. Około przy okresie 2010 do głosu doszły bardziej agresywne podejścia, takie jak Bonus RPK i nowa fala ciemnej strefy. Nagle pojawiło się monetyzowanie tej kultury koszulkami czy bluzami. Ten trend komercjalizacji kultury hip-hopowej nabrał rozpędu, przekształcając się z undergroundowego ruchu w dochodowy biznes. Marki odzieżowe związane z raperami, takie jak Ganja Mafia, Deal Gang czy Prosto, stały się symbolami statusu wśród młodzieży. A teraz Prosto ciuchy sam noszę. Zajebiste. Dobry materiał. Gdy pojawiają się możliwości, to alternatywny świat zbudowany na osiedlach nie... Tylko właśnie, obecnie czy Prosto jest dalej kojarzone z dresiarstwem? Nie wiem. To chyba trzeba spojrzeć na założyciela Prosto, trzeba zobaczyć na Wojtka Sokoła, jakim on jest dresiarzem, jakim kiedyś był dresiarzem i nosił proste ciuchy, jakim teraz jest dresiarzem, nosząc proste ciuchy. Już mi się nie wydaje. Nie ma sensu. Wierzę, hardkorowy rap, ale musy dupa cicho. Dokładnie tak. Globalizacja spowodowała m.in. podważ, tworzyła nowe perspektywy. Internet i media społecznościowe zrewolucjonizowały komunikację oraz otworzyły nowe możliwości. Na przykład możliwość pisania na Discordzie z twórcami nie wiem, ale... Shiro się zmieniła w krowę, patrzcie. Mów. Shiro, ja już powiedziałem, że czy za darmo coś zostanę. To był ten żart. Za nie mówiła. Dziękujemy wspierającym. IT ja call center, centra usług wspólnych. Jednocześnie edukacja stała się bardziej dostępna dzięki internetowi, umożliwiając zdobywanie wielu umiejętności za darmo, na przykład poprzez kursy online. Kultura hip-hopowa, która kiedyś była głosem buntu i frustracji, zaczęła ewoluować. Raperzy, którzy kiedyś opowiadali o trudach życia na osiedlach, teraz śpiewają o sukcesie, podróżach i luksusie. No i zajebiście. To fajna piosenka, która opowiada właśnie o tym całym przejściu z dresiarstwa do własnych biznesów. To jest Kękę i Białas. W ogóle Białas ma dużo takich piosenek. Natomiast Kękę, Białas, tekst. Bo nie chcę puszczać, bo zaraz będzie wyłącz tu piosenkę z tym lamusem jebanym YouTube'owym. Zobacz, że wtedy w kawałkach nie gadał o Gucci, a o tym, co u nas się dzieje. Jak miałem o Gucci gadać, jak nawet nie wiedziałem, że istnieje. A teraz dzieciaki przynoszą mu kwit, małolotki mu jedzą mu z ręki. Przez to twoja siara ma zerwany gwit, już nie da się tego kręcić. To ma być rap, brakuje mu przekazu w tekstach. Jeżeli naprawdę szukasz dobrej rady, to czyń dobrą i się nie chwal. W życiu przechodziłem przez parę etapów. Spałem w Berlinie, spałem w pałacu. Ej. Tu i tu tak samo było na kacu. Zawsze zostawiałem coś na koniec, bo głowa pęka jak w oktagonie, ręce te wszystko sobie na swoją obronę. Kiedyś to taki był w porządku kolo, kariera mu chyba nie wyszła na plus. Jeżeli uważasz, że splamiłem honor, to czemu życie ciągle prało mi mózg? Jak miał na buty i nie miał na czynsz, bo nakupił wody, to wtedy był kimś. Znaczy podnieść nogę dzisiaj, no bo jestem najlepszym raperem, odkąd zrymowałem prozę życia. Także i Bias ma dużo takich piosenek, także fajnie, to jest zajebiste. Że mają chłopy po 30 lat i nie śpiewają, wiecie, zajebiste jest siedzenie pod klatką i wiadomo, jebać psy. Tylko że słuchajcie, kiedyś się siedziało na klatce, bo nie miało się lepszych perspektyw. Później się trochę życie odmieniło i patrzcie, teraz mam rodzinę, żyję sobie fajnie i zajebiście, nie? To odzwierciedlało zmieniające się aspiracje młodego pokolenia, które już coraz mniej żyło życiem osiedla, a bardziej swoim życiem. Dawne osiedlowe struktury zaczęły się rozmywać. Miejsce gangów zajęły grupy znajomych połączonych wspólnymi zainteresowaniami, sportem, muzyką czy grami komputerowymi. Blokowiska, kiedyś postrzegane jako miejsca niebezpieczne. Za darmo zaproszenie dostanę. Dobrze. Zaczęły się zmieniać. Pojawiły się kamery, orliki, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, murale. Młodzi ludzie dostali inną perspektywę, jak na przykład trend kultury... Z Shiro napisałem ci coś o Zajwa na priv. Tylko nie mów mu. Zdrowia i fitnessu, promujący aktywny tryb życia i abstynencję.
Mimo tych zmian, pewne elementy kultury ulicznej przetrwały, wchodząc do mainstreamu. Slang osiedlowy wzbogacił język potoczny, a moda uliczna stała się globalnym trendem. Graffiti z aktu wandalizmu przekształciło się w formę sztuki miejskiej. Dzisiejsza Polska to zupełnie inny kraj niż się napisała XDDD. Niż ten z lat 90. czy początku XXI wieku. Młode pokolenie dorastające w epoce smartfonów, mediów społecznościowych i globalnej wioski... Ale... jej tego miałeś nie pisać? Mogę tylko powiedzieć, co Shirat pisała. Chuj mu w stado. Nie wiem. Ma zupełnie inne problemy i wyzwania niż tamta młodzież. Zamiast walki o przetrwanie na trudnych osiedlach, dzisiejsza młodzież zmaga się z presją wyglądu, osiągnięć, uzależnieniem od technologii czy problemami z budowaniem prawdziwych relacji. Dawne, prawilne zasady ustąpiły miejsca nowym formom społecznych interakcji. No i bardzo dobrze, prawidłowo. Followersów czy lajków. Martynie. Nie byłem konfidentem. O, jest, jest i on. Jest i on, czekałem. Konfidentów, kurwa, ktoś się rozpisał, to jest logiczne, że nie ma dla takich ludzi miejsca, więc takie farmazony to sobie możecie wsadzić w dupę, za przeproszeniem oczywiście. Przypadek Denisa Załęckiego doskonale ilustruje, jak zmieniły się realia i wartości w polskiej kulturze ulicznej. Załęcki był znany z promowania kodeksu ulicy i ostentacyjnego tatuażu Śmierć konfidentom. Jednak jego decyzja o otwarciu konta na OnlyFans, gdzie rozbiera... Jak jesteś prawilniakiem, to pamiętajcie, że musisz mieć również prawilne giry. ...się do bielizny stanowi jaskrawy kontrast z wizerunkiem twardego, ulicznego zawodnika. Jaka ocenka, moi drodzy, od 1 do 10? Ta transformacja odzwierciedla szersze zmiany społeczne. Od sztywnych zasad kodeksu ulicy do elastycznego podejścia dyktowanego przez rynek i popyt. Powiedzcie mi, jestem zawsze ciekawy, o co chodzi z tymi zasadami i charakterem. Ja ci na pewno nie będę tłumaczył, bo ty nie zrozumiesz i tyle. Załęcki wykorzystuje swoją kontrowersyjną przeszłość do budowania marki osobistej, łącząc elementy dawnej kultury ulicznej z nowoczesnymi formami zarabiania w internecie. Jego przypadek pokazuje, jak fajny dawne symbole wariacie, wartości zostają reinterpretowane i skomercjalizowane w erze mediów społecznościowych i kultury influencerów. Jak pójdziesz do kryminału, to pójdziesz w siatę. Od razu. Za oczernianie mnie. W początkach swojej kariery Kali był kojarzony z bezkompromisową postawą i tekstami odzwierciedlającymi... Teraz bezkompromisowo mówi, że ludzi będzie pozywał. ...twardą rzeczywistość polskich osiedli. Jako członek firmy popularyzował zasady ulicy... Jakiej firmy? W sensie miał jakąś jednoosobową działalność gospodarczą czy coś? ...wpiewając lojalność wobec ziomków, niechęć do współpracy z organami ścigania i życie według zasad ulicy. Ale mamy coś, czego nie oddamy nigdy. Zasady. Groźby pozwów sądowych, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia w środowisku kierującym się kodeksem ulicy... Zespół firma? Zespół firm miał. Czyli cały zespół miał firmę? W sensie spółkę mieli, tak? ...dla niego narzędziem obrony swoich interesów. Udział Kaliego w reklamie Pepsi to kolejny przykład komercji... Ty myślałem, że jakaś reklama mi wyleciała. ...lizacji subkultury. Kiedyś współpraca z dużą, międzynarodową korporacją mogłaby być postrzegana jako sprzedanie się i odstępstwo od ulicznych wartości. Wiadomo. Ja to Sigma! Przypadek Bonusa RPK jest szczególnie interesujący. Jego transformacja od twórcy tekstów... Ich zespół nazywał się firma. Ekipa się nazywała firma. Firma to zespół z Krakowa, tam... Zespół nazywał się firma. W sensie firma. A czym się zajmowała ta firma? W sensie. Porozumiem, że raperami byli, ale mieli też firmę, że firma tam od ciuchów jakaś, tak? Że. Muzyką? Że firma odzieżowa, tak? O życiu ulicznym i niechęci do konfidentów, do producenta ubrań dla dzieci pod hasłem Dobry Dzieciak, wiadomo. Dzieciak pokazuje, jak dawne symbole buntu i krytyki systemu. Jak to czym się zajmowała firma i jebaniu policji na 100%. Ej, Matię, po współpracy, jakbyś miał wybrać dowolną firmę do współpracy, jaka byś wybrał? Jak firma ma w nazwie firma, to chyba firmę. Ale oni by się nie zgodzili, bo jestem lamusem i leszczem. Jako firmę do współpracy krasny staw, ale tak zupełnie autentycznie wymarzona marka, z którą chciałbym mieć współpracę taką reklamową, że co miesiąc po prostu wiesz, że reklamuję ich i mógłbym wtedy nie mieć kurwa żadnej innej współpracy, jedna jedyna współpraca. I resztę w ogóle odrzucam. To jest WKZiK. Bo od nich uwielbiam ciuchy, uwielbiam batony, uwielbiam dziki.
izotoniki, jestem żywą reklamą. Jakbym z nimi miał współpracę, to całej reszty bym nie potrzebował. Zostają przekształcone w marketingowe hasła i produkty lifestyle'owe. Trendy takie jak Sigma czy inne internetowe memy, które Bonus RPK wykorzystuje w swojej twórczości, pokazują, jak współczesna kultura hip-hopowa czerpie inspiracje nie tyle z ulicy, co z internetu i mediów społecznościowych. To przesunięcie akcentów z lokalnych doświadczeń na globalne trendy internetowe odzwierciedla szersze zmiany w sposobie, w jaki młodzi ludzie budują swoją tożsamość i postrzegają świat. Każda zwiota dziś to dla mnie flota. Tworzenie muzyki dla niewielkiej grupy może być nieopłacalne, dlatego coraz częściej muzycy wybierają drogę robienia treści pod masowego odbiorcę, jak w przypadku Bonusa RPK, gdzie zamienił uliczne inspiracje na trendy młodzieżowe. Upadek prawilniactwa i zasad ulicy w Polsce jest zjawiskiem... Nie, ja już pisałem z tym ostatnio z chłopakami, to aktualnie są zainteresowani. Szkoda w cholerę, no ale cóż. ...które można powiązać z ogólnym spadkiem poziomu agresji w społeczeństwie. To fascynujący proces... Dobrze, jak to z tym Bonusa? Tak jest, tak. ...który odzwierciedla szersze zmiany cywilizacyjne i ewolucję naszych społecznych interakcji. Historycznie agresja i zdolność do przemocy były kluczowe dla przetrwania jednostek i grup. W niebezpiecznym środowisku, gdzie zagrożenie życia było stałym elementem codzienności, zachowania agresywne mogły stanowić skuteczną strategię obronną lub sposób na zdobycie zasobów. Jednak wraz z rozwojem cywilizacji i poprawą bezpieczeństwa, potrzeba takich zachowań systematycznie maleje. W miarę jak nasze otoczenie staje się bezpieczniejsze, a codzienne zmagania przestają być walką o przetrwanie, zmienia się również charakter naszych interakcji społecznych. Zamiast bezpośredniej konfrontacji fizycznej, coraz większego znaczenia nabierają umiejętności interpersonalne, współpraca i zdolność do pokojowego rozwiązywania konfliktów. W kontekście Polski... To dwa odcinki może widziałem, ale wiem o kogo chodzi. Odchodzenie od zasad ulicy i prawilniactwa można interpretować jako przejaw tego szerszego trendu. Ludzie w społeczeństwie, kiedy już nie muszą walczyć o przetrwanie, stają się łagodniejsi. Szkoda, bo ja mówię, przecież wy mnie nawet kojarzycie z tego, że ja na każdym streamie praktycznie był dzik pity, nie? Może być czas lat 90. i dzisiejsze czasy. Albo batony jedzą. Społeczeństwo ewoluuje. Albo w ciuchach w sumie w odcinki. W kierunku, w którym agresywne zachowania stają się nie tylko mniej potrzebne, ale wręcz przeciwskuteczne. Może za kontrowersyjne. W środowisku, gdzie sukces zależy bardziej od umiejętności społecznych i intelektualnych niż od fizycznej dominacji, osoby kierujące się kodeksem ulicy mogą napotkać trudności. Co więcej, w rozwiniętym społeczeństwie, gdzie istnieją skuteczne mechanizmy egzekwowania prawa i rozwiązywania sporów, uciekanie się do przemocy staje się bardziej ryzykowne. Koszty takiego zachowania... No i bardzo dobrze. ...zarówno prawne, jak i społeczne często przewyższają potencjalne korzyści. Warto jednak zauważyć, że proces ten nie jest ani liniowy, ani uniwersalny. W niektórych środowiskach lub sytuacjach kryzysowych może dochodzić do tymczasowych wzrostów agresji. Niemniej, długoterminowy trend wskazuje na stopniowe zmniejszanie się roli przemocy w codziennym życiu społecznym. Kiedyś młodzi ludzie, walcząc o przetrwanie w trudnych czasach bez perspektyw, musieli często uciekać się do zachowań agresywnych, aby przetrwać lub zdobyć szacunek w swoim środowisku. Obecnie, wraz z poprawą warunków ekonomicznych i społecznych, ta potrzeba znacząco zmalała. Młodzież ma dziś więcej możliwości rozwoju, edukacji i samorealizacji. Zamiast walczyć o pozycję na ulicy, mogą konkurować na polu nauki, sportu czy kreatywności. To prowadzi do naturalnego odejścia od prawilniactwa jako głównego sposobu budowania swojej tożsamości i miejsca w społeczeństwie. Globalizacja i rozwój technologii informacyjnych sprawiły, że młodzi ludzie mają szerszy dostęp do różnorodnych wzorców kulturowych. Nie są już ograniczeni do lokalnych kodeksów ulicy, ale mogą czerpać inspiracje z całego świata, co często prowadzi do bardziej otwartych i tolerancyjnych postaw. Historia upadku prawilniactwa jest lekcją o tym, jak ciężkie czasy mogą prowadzić do powstawania alternatywnych, nie zawsze pozytywnych form ekspresji i organizacji społecznej. Jednocześnie warto pamiętać, że mimo negatywnych aspektów, wiele osób, które przeszły przez te doświadczenia później, odnalazło swoje miejsce w społeczeństwie. Wiele osób po prostu nie przetrwało dorastania w czasach transformacji ustrojowej i gospodarczej. Napisz swoją historię w komentarzu. Pewnie dużo osób z Was jednak przetrwało i może się podzielić ciekawymi refleksjami na temat tamtych czasów. Do usłyszenia w następnym odcinku. To jest, no ja miałem kilka nieprzyjemnych sytuacji z takimi ekipami. Prawilniactwo nie upadło, tylko zostało obnażone. Zajebisty komentarz.